postawa tych młodych chłopców to było czyste szaleństwo, bo właściwie nie mieli nic, pani to opisuje. Nie mieli broni, nie mieli wyszkolenia, pieniędzy. Nie mieli pieniędzy. Świetnie tutaj dowiadujemy się o tym, jak zdobywali te pieniądze, czasami kradnąc po prostu od Niemców. Już ten genialny atak na bank w Częstochowie. Już sama ta opowieść o tym, jak NSZ-owcy uderzyli na bank w Częstochowie w dniu obchodów urodzin Adolfa Hitlera, wielka defilada na jednym placu, pyk, a oni na rogu obok gestapo obrobili bank. Sama ta opowieść jest świetną opowieścią filmową, genialną, prawda? Też się udało. A propos filmowe, tu właściwie roi się od dialogów. Czy pani to pisała może jako scenariusz serialu, czy... Nie, pisałam. Bo to robi trochę wrażenie, jakby to były kolejne odcinki pewnego widowiska. Jest to raczej forma tylko, którą sobie przyjęłam po to, żeby opowiadać tę historię, żeby to nie była kolejna książka wojenna, kolejna opowieść taka sama wojenna, dlatego że dla mnie ta historia jest inna i też szukam sposobu na to, żeby ją trochę inaczej opowiadać, więc ten dialog w zależności od tego, gdzie się toczy, między kim a kim, on czasami sobie zjeżdża w taki lekki kicz, no ale też taka jest jego konwencja. Nie wymagajmy od chłopców w lesie, żeby rozmawiali, prawda? Tak, nietypowe jest to, że pani zabrała się za taką męską opowieść, ale to nie jest tylko opowieść o mężczyznach w partyzantce, bo to też jest o bardzo odważnych kobietach. Mamy tutaj przykład Poli, która opiekuje się żydowskim dzieckiem, właściwie adoptuje to dziecko. Także tutaj są bardzo też silne postawy damskie. Tam może trochę taka, Pola jest postacią fikcyjną, ale jest złożona z losów kilku kobiet. Taką postacią też zupełnie niezwykłą i właśnie tak jak pani mówi, bohaterką jest Bożena Grażyna, bo ona tam używa dwojga imion, dziewczyna, która dotarła do brygady i w tej grupie skoczków spadochronowych zrzuconych przez Niemców jako dywersanci, skoczków, którzy byli właściwie takim ludzkim okupem, który brygada musiała zapłacić za możliwość przejścia przez front niemiecki, ona zdecydowała się skoczyć do kraju. Nie była jedyną skoczkinią, tam jeszcze było kilka innych dziewczyn. Los jednej z nich potoczył się okrutnie, bo została złapana i skończyła w katowni, drugiej troszkę mniej okrutnie i jeszcze funkcjonowała, działała po wojnie. Tak samo Fala, żona Zubzdanowicza i jej siostra Hajduczek, to też postaci autentyczne. Dziewczyny, które przeszły pacyfikację własnej wsi, własnego domu, były jakby w centrum tych wydarzeń. Skoro już tutaj powiedzieliśmy o zajęciu się żydowskim dzieckiem, Narodowe Siły Zbrojne, no jednak ciąży na nich ten mit antysemitów, właśnie spadkobierców czarnych sotni ONR-owskich. Jak to tak naprawdę wyglądało? Z tego, co prześledziłam... Bo przecież też czarna legenda tego, że oni kolaborowali z Niemcami. Żeby wydawać Żydów, tak. No ta legenda jest w większości wytworem powojennym, wytworem propagandy, dlatego że o ile o AK można było nie mówić przez lata, udawać, że AK nie było, albo mówić w jakimś tam określonym stopniu, o tyle NSZ dla władzy komunistycznej to był pierwszy chłopiec do bicia, bo NSZ nigdy współpracy z komunistami nie podjął. Więc te przykłady, które tam przytaczam w książce, przykłady na przykład potyczek wygranych przez NSZ-owców, które po latach Armia Ludowa przypisała sobie, Moczar w tym celował, że te potyczki, w których wygrywali NSZ-owcy, on przypisywał własnej partyzantce. To jest jedno. Drugie, że AL tej krwi żydowskiej miała na rękach dużo. Ja nie mogę ręczyć za cały NSZ, bo to, co śledziłam skrupulatnie, to dzieje moich bohaterów, czyli tych, którzy później weszli w skład brygady. Tak. Ale faktem jest, że w niektórych wsiach Żydzi witali Armię Czerwoną transparentami kolorowymi. Tutaj pani pisze o tym. Tak, tak, na początku wojny. Natomiast co do jeszcze, wracając do tego antysemityzmu. Nic nie ma monopolu na mądrość. Z całą pewnością mieli zapisaną ideologię antysemicką przed wojną. Natomiast w czasie wojny ta sprawa żydowska zeszła na plan dalszy, bo jakby przestała być ważna.
I ja ze zdumieniem zauważyłam, pracując nad materiałami do książki, że znajduję żydowskich żołnierzy w brygadzie. To w ogóle jakby nie pasowało do tego stereotypu. Ta postać Feniksa, boksera żydowskiego. Skup Makabi, tak. Tak. To jest postać, która jest jakby stworzona też jak, no, na potrzeby tej książki tylko w finale, bo cały rodowód tego boksera, który został z Pawiaka wyciągnięty przez NSZ, to jest postać autentyczna. No to też było dla mnie zaskoczenie. Więcej później okazało się, dogrzewałam się do takich rzeczy, ponieważ po wojnie był taki układ, że za działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych kara śmierci, ale jeżeli ktoś tam skazany na karę śmierci, czy za NSZ, czy za AK, mógł się wykazać tym, że uratował jakiegoś Żyda i ten Żyd mógł to poświadczyć, to dostawał zamianę kary śmierci na amnestię, przepraszam, na dożywocie, a z dożywocia już potem w 56 była amnestia. I okazało się, że wielu tych NSZ-owców ratowali od kary śmierci Żydzi, których rzeczywiście oni wyciągnęli. Ta wspomniana przeze mnie Fala, no to też taka rodzina z całą pewnością z takimi typowo narodowościowymi poglądami. Tym niemniej mieli tam, ona tam mówiła, Żydóweczki, które chowali przez całą wojnę w tym majątku. No. Chociaż brat wykazywał się dużym antysemityzmem, tylko że ja przypuszczam, tak patrząc po tych wspomnieniach, po rozmowach z ludźmi, że ten antysemityzm pozostał słowny, natomiast życie było życiem.